Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dariusz Woźniak, witam serdecznie Państwa w kolejnym odcinku magazynu Zza Kółka. Szanowni Państwo, w zeszłym roku zrobiliśmy jeden magazyn poświęcony materiału zarejestrowanym przez wideorejestrator zamontowany w aucie. Odcinek cieszył się wielkim zainteresowaniem, dlatego też postanowiliśmy dzisiaj zrobić magazyn z podobnym materiałem. Materiał się już uzbierał sam, nie trzeba było dużo czekać. Dlatego dzisiejszy magazyn poświęcony tym naszym grzeszkom, które robimy podczas jazdy autem. Zapraszam serdecznie do obejrzenia. I zaczynamy od pierwszego nagrania. Nagranie bardzo podobne do materiału z zeszłego roku. To samo skrzyżowanie, to samo przejście dla pieszych. Czyli, jeżeli ktokolwiek pamięta, rowerzysta przejeżdżający na czerwonym świetle. Proszę zobaczyć. Kto wie, może to ten sam nawet rowerzysta. Mówi się, że dbajmy o tych niechronionych uczestników ruchu, ale jeżeli sami też nie zadbają o swoje bezpieczeństwo, to nic z tego nie będzie. Kolejny filmik. No tutaj ewidentnie oczywiście będzie wina kierowców, bo pieszy przechodzący przez jezdnię, jedne pojazdy zatrzymują się, aby go przepuścić, pojazdy jadące prawym pasem zapominają o tym. I tutaj temu kierowcy powinna się już zapalić czerwona lampka, skoro te samochody stoją przed przejściem dla pieszych. To jest ewidentny znak, że kogoś przepuszczają. Pieszy co prawda ma ten swój rytm, ale nie tak szybko nie chodzi, ale tu jest również przejście dla pieszych, ale również i rowerzysta może jechać. Rowerzysta z różną prędkością może przejeżdżać przez przejście. Co by się stało, gdyby to był rowerzysta? Nie wiem, ale tak jak Państwo widzą, kolejny pojazd też, mimo że miał trochę więcej czasu oczywiście na zapoznanie się z sytuacją, nie zatrzymał się, przejechał przed pieszym. Tu mamy, ja dla swojego kierunku ruchu mam już długo zielone światło, pojazd, który tutaj jest już ewidentnie na czerwonym, wjazd na skrzyżowanie. No tak nie robimy, tak nie robimy. Kolejna sytuacja z wjazdem na skrzyżowanie podczas zapalenia się czerwonej sygnalizacji. Kierowca busa już dawno powinien zacząć hamować, bo tu jest jeszcze ma 15 metrów co najmniej. Tempo nie jest za wysokie, spokojnie na wyhamowanie ma czas i miejsce. Ale przecież jest poranek, spieszymy się do pracy, co by było, gdyby nagle ktoś jednak szybciej jechał z prawej strony. Na pewno doszłoby do kolizji. Kolejna sytuacja, też ulica Pułaskiego, również kierowca tego auta nawet nie dotknął hamulca, gdzie inne pojazdy już zaczynają hamować. A rowerzysta pieszy już czeka na przejście. Kolejna sytuacja. Ulica Utrata, skrzyżowanie z Sejneńską, czyli dość zatłoczone skrzyżowanie, szczególnie w godzinach porannych, gdzie uczniowie idą do szkół zlokalizowanych na ulicy Sejneńskiej. Skrzyżowanie bardzo ruchliwe, z dużą ilością pieszych. Proszę zerknąć, co się dzieje. Kierowca ewidentnie na czerwonym świetle przejeżdża. Tutaj piesi już, zanim on tu dojedzie, już mają praktycznie zielone. Tak jak mówię, skrzyżowanie bardzo niebezpieczne z racji ilości pieszych, dzieci, młodzieży, którzy różnie przechodzą przez jezdnię, mając zielone światło, są pewni i wchodzą na jezdnię, nie rozglądając się na prawo czy lewo. Czy czasem jakiś nieodpowiedzialny kierowca
na czerwonym sobie nie przejeżdża. Kolejna sytuacja, rondo na ulicy Pułaskiego w kierunku granicy z Litwą, czyli rondo, gdzie kończy się nasza obwodnica w tej chwili. I kierowca zawodowy zajeżdża, wymusza pierwszeństwo po prostu pojazdom znajdującym się na skrzyżowaniu. To nie jest jednostkowy przypadek, gdyż taka sytuacja, przynajmniej mnie, odbywa się często. A to jest kolejna sytuacja. Jednego przepuszcza, ale drugiego już nie. Czym się kieruje kierowca, powodując taką sytuację? Trudno powiedzieć. Też kolejne przewinienie, czyli wjazd na skrzyżowanie bez możliwości opuszczenia go. Sytuacja w naszym mieście może mniej dolegliwa, jak co w wielkich miastach, ale też jak najbardziej występuje. Czyli wjazd na skrzyżowanie bez możliwości z niego zjazdu. I najwięcej materiału, które zgromadziłem, dotyczy wyprzedzania w różnych miejscach, w różnych sytuacjach. To chyba największa bolączka podczas jazdy, z tego co zauważyłem. Na nic zakazy wyprzedzania, na nic podwójne ciągłe, wyspy malowane na drodze, na jezdni. Po prostu dziki zachód. Proszę zerknąć, tego będzie najwięcej. Mgła, podwójna ciągła. Kto pierwszy, ten lepszy. Kolejna sytuacja. Tak jak Państwo wcześniej widzieli, pas wyłączony z ruchu, podwójna ciągła, kierowca wyprzedza mnie. Nie tylko mnie, oczywiście, bo trzeba jeszcze dalej pociągnąć. Kolejna sytuacja, miejscowość Czerwonka. Dwa ostre zakręty z podwójnymi. Też kierowca nic z tego sobie nie robi. Oczywiście też, że ograniczenie widoczności jest. I kolejna sytuacja. Zakaz wyprzedzania. Zniesienie. Widoczność mocno ograniczona. Ciągła linia. Można? Można. I tutaj mistrzu dzisiejszego magazynu. O tym skrzyżowaniu jakiś czas temu też robiliśmy jeden z magazynów. Zagłębialiśmy się na temat, dlaczego tutaj tyle wypadków powstaje. O zmianie organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu po otwarciu ulicy Pileckiego. Co ten kierowca zrobi? Proszę zerknąć. Byłem przekonany, że będzie skręcał w ulicę Pileckiego. Myliłem się. On wyprzedzał pasem do skrętu w lewo ten pojazd. No, pomyślałem, strasznie się spieszy. Pewnie pędzi gdzieś do Warszawy. Co się stało? Nic z tych rzeczy. Ten kierowca za 5 sekund skręca w ulicę Kowalskiego. Dlaczego taki manewr został wykonany? Nie mam pojęcia. Ale zagrożenie ogromne. Można powiedzieć, no tak, ale używał kierunkowskazów, sygnalizował wszystkie manewry. Tak, jedyne usprawiedliwienie do tego kierowcy. Tylko nie wiem, czy przy policji to coś by dało. Kolejne wyprzedzanie. Tym razem już przez pojazd ciężarowy. Również, choć zaczął tam, gdzie mógł oczywiście, bo jest przerywana linia, ale skończył na skrzyżowaniu z bardzo naprawdę ograniczoną widocznością, zakręt w lewo. To jest też miejscowość Czerwonka. Tutaj jest skręt do wyciągu narciarskiego. Tutaj na Kaletnik. Jeżeli ktoś zna tą drogę, to będzie wiedział, że to też jest fatalne skrzyżowanie, szczególnie dla wyjeżdżających właśnie z dróg podporządkowanych na ósemkę. No, skończył grubo już za skrzyżowaniem ten manewr. I tutaj też miejscowość Czerwonka. No, ci, co jeżdżą tą drogą, wiedzą, że tutaj też stałe miejsce obserwacji patrolu tej drogi. Wyprzedzanie przed zakrętem.
I tutaj następny urywek. Ten sam pojazd, miejscowość Żubryn. Jeżeli też mówię, osoby jeżdżące tutaj wiedzą, że tutaj też jest fotoradar działający. Co zresztą mówi o tym znak. I tutaj co prawda na nagraniu nie widać, ale ten fotoradar błysnął. I mam nadzieję właśnie, że dlatego kierowcy. Kolejna sytuacja. Nic sobie nie robi z tego, że jest podwójna ciągła, zakaz wyprzedzania. Mam kierunkowskazy, po co? Oczywiście kontynuujemy jazdę dalej. Również wyprzedzanie na czołówkę z tirem. I kolejna sytuacja. Też spieszy się kierowcy mocno. Z drugiej strony ta też miejscowość Czerwonka za chwilę będzie. Ten sam kierowca. Tutaj oczywiście jak najbardziej, gdyby to był krótki pojazd, kończy manewr już przed skrzyżowaniem. Widzą Państwo, zza zakrętu już wyłania się sznur tirów. Co by było, gdyby nie było miejsca? No ale oczywiście to nie koniec, no bo się spieszę kierowcy. Również zakręt tym razem w prawo. Ograniczona widoczność. Pod górkę. Udało się. Oczywiście do niebezpiecznych sytuacji sami doprowadzamy jak najbardziej, ale też i czynniki zewnętrzne, niezależne od nas, też mogą przyczynić się do jakiejś tragedii. Tutaj ten filmik pokazuje, jak stado łosi przebiega mi właśnie przed maską. Całe szczęście, że zauważyłem kątem oka, że przez pole przebiega właśnie to małe statko. Gorzej byłoby, gdybym jechał lasem na przykład i nagle taka zwierzyna wychodzi przed maskę. Za dużo czasu nie mamy na jakikolwiek ruch. Także już jedna sztuka, jedna. Następna. I piękny ostatni skok. Wysoki. Nawet nie wiedziałem, że tak wysoko mogą skakać. I ostatni filmik, można powiedzieć, zagadka. Co to za zwierzę? Dodam, dość puchate na krótkich nóżkach. Dla tych, co nie wiedzą, powiem, że to był jenot. Rzadko widziany, może nikt kiedyś nigdy nie widział. Ale i takie zwierzątka nam przebiegają przez jezdnię. Szanowni Państwo, no też oczywiście wszystkich kierowców do jednego worka nie wkładamy, bo oczywiście ogromna nasza rzesza jeździ prawidłowo. Sytuacje po prostu z życia, to co Państwo dzisiaj widzieli. I chyba należy się nad tym wszystkim zagłębić, czy te wszystkie manewry konieczne były do tego, aby dojechać. Czy te 30 sekund nas naprawdę uratowało przed czymś? Czy nie lepiej jechać normalnie, jednym tempem? Zazwyczaj i tak z tymi wszystkimi kierowcami spotkałem się na najbliższym skrzyżowaniu, na najbliższych światłach. Także tego czasu naprawdę nie zaoszczędzimy. Lepiej jechać płynniej, czasami wcześniej wyjechać po prostu, niż spieszyć się, jechać na wariata, wyprzedzać na siłę. Bo do niczego to dobrego nie doprowadzi. Dziękuję serdecznie Państwu dzisiaj za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.